jest napisane i nie powiecie mi, że nie, że kiedy idziesz do Bożego, nastaw się na słuchanie. Więc się nastawiłem. No i teraz... I teraz jestem tu. Widzicie... Co was irytowało w szkole? Tej ziemskiej. Już może nie będę mówił o osobach i tego, co go uczyli. Ja miałem takie doświadczenie, że każdy z nich uczył swojej dziedziny, a ja musiałem je wszystkie pojąć. Ja tylko z klasy do klasy musiałem przechodzić, oni sobie siedzieli w swojej klasie, często nawet już klucze od innych klas nie brali, i każdą klasę maglowali z tego samego i mieli swoją działkę, swego uczyli. A ja musiałem z klasy do klasy i maglowali mnie ze wszystkiego. I wszystko było mi jakoś bardzo potrzebne, mówili. A przecież ja byłem wtedy taki mądry i ja wiedziałem, że nic z tego nie potrzebuję. Teraz tej mądrości chodzi mój już syn. I mówi, tato, że to jest takie wszystko bez sensu. Tyle tego jest, a to wszystko jest takie bez sensu. Otóż na tej ziemi każda nauka bez Jezusa Chrystusa jest rzeczywiście bez sensu. Jeśli nie rządzi w niej Chrystus, to na końcu jest rozczarowanie. Jest na końcu takie po prostu niestety dojście do pewnego momentu, gdzie człowiek mówi, i to tu jest koniec tego? I niestety też dosłownie biorąc ten wyraz. Na końcu każdej nauki na tej ziemi bez Jezusa Chrystusa jest Pan tego świata ciemności. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy przychodzimy do Jego szkoły, to widzicie, bitwa toczy się jeszcze większa. Wróg szaleje i stara się nam powiedzieć wiele do naszych uszu. Jednym szepcze, to już ta godzina, to znowu będziemy słuchali. Innym znowu mówi, przecież o tym już tyle razy słyszeliśmy. A innym znowu mówi, znowu czegoś ode mnie chcą. Ale widzicie, patrząc na Jezusa Chrystusa, co On przeszedł, patrząc na rzeczywiście to, jak Chrystus nas zna. Jak Chrystus nas na wskroś zna, to patrzmy na Jego Słowo, jak na źródło naszego rzeczywistego uratowania. Nie potrafiłby ratować ten, kto nie wie, jak to uczynić. My jesteśmy tutaj na tej ziemi, ratowani przez kogoś, kto doskonale zna każdą naszą komórkę. Każdy zamysł, każde słowo, zanim wypadnie z naszych ust, On doskonale o tym wie. Jak dobrze być ratowanym przez Jezusa Chrystusa. Jak dobrze, że On zna nas na wskroś. Oczywiście ciała nasze. Nasz zewnętrzny człowiek nieraz by się wyrwał i nieraz ma ochotę wyrwać się z tej lekcji, ale my tego potrzebujemy jak wody i powietrza. Ten wewnętrzny człowiek potrzebuje tego wychowania, tego ciosywania, tego wypalania i ten właśnie zewnętrzny tego też jeszcze bardziej potrzebuje. Dlatego dobrze jest być w szkole u Jezusa Chrystusa. Dobrze jest naprawdę spokornieć i uczyć się tego, co ma do powiedzenia Jezus. Nie radzić się ciała i krwi, gdy chodzi o sprawy Boże.
A i na tej ziemi, ilekroć człowiek się poradzi siebie, to widzi, jak wiele błędów popełnia. W szkole u Jezusa Chrystusa, jedynym doradcą, rzetelnym, świętym, czystym jest Jezus Chrystus. Jedynym, najwyżej stojącym doradcą. W dziejach Izraela było mnóstwo doradców. I jak radzili, tak możemy czytać i widzieć, dokąd prowadzili ten Izrael. Ile cierpienia mu zadali. Byli też dobrzy doradcy, których Izrael miał duży problem, żeby słuchać, bo oni radzili bezwzględne posłuszeństwo Bogu. Otóż widzimy na tej ziemi właśnie ważne jest to, żebyśmy poddali się Bogu i naprawdę poddali się Jego doradztwu. Żeby tak było, żeby człowiek poddał się Bożemu doradztwu. Co musi ten człowiek mieć? Co musi zaistnieć, żeby człowiek mógł radzić się swojego Boga? Żeby radzić się człowieka, potrzebuje drugiego człowieka. Żeby radzić się Boga, musi mieć do Niego dostęp. Każdy człowiek może sobie myśleć, że mój dostęp do Boga jest na... Mówię i już jest. Otóż tak nie jest. Tak nie jest. Dostęp do Boga mają ci, którzy przychodzą do Niego w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie. Ci, którzy przychodzą do Boga, mają do Niego przystęp. Wszyscy inni odpadają. Ktoś by powiedział, no zatem jak się nawracałem? Przypomnij sobie. Szybko można sobie przypomnieć. Bóg przyprowadza do swojego Syna, a Syn pokazuje to wszystko, co musi wykonać człowiek, aby stanąć przed Bogiem i chodzić w pokoju z Bogiem. Widzicie, no właśnie to jest wielka odpowiedzialność. To jest wielka odpowiedzialność i to jest naprawdę bardzo, bardzo wielkie i poważne zadanie. Bo w czasach, w których żyjemy, może się wielu ludziom wydawać, że chodzą z Bogiem. A chodzą z Bogiem ci, którzy są na obraz Jezusa Chrystusa. Chodzą z Bogiem ci, którzy są w Chrystusie. Ci chodzą z Bogiem. Inni chodzą cały czas jeszcze z religią. Inni chodzą nawet z Biblią chodzą. Ale nie chodzą z Bogiem. Z Bogiem się chodzi tylko w Jezusie Chrystusie. Kiedy moje życie zanurzone jest w Jezusie Chrystusie, kiedy moja myśl, moje serce, moje usta zanurzone są w Jezusie Chrystusie, mogę chodzić z Twórcą nieba i ziemi, z tym wszechmogącym Bogiem. Mogę wtedy Go miłować. Mogę miłować innych. Mogę prawdziwie powiedzieć, miłuję Cię Jezu, miłuję Cię Ojcze, miłuję Cię Boże, miłuję Twój lud, bo chodzę w Jezusie Chrystusie i Ty to wiesz, Ojcze. Ale kiedy nie chodzę w Nim, to mogę powiedzieć, miłuję Was wszystkich, miłuję. I to będą słowa. Słowa takie same. Zdania tak samo można ułożyć. Ale próba pokaże,
czy jest to prawda, czy nie. Paweł mówi w liście do Koryntian, czyście próby nie przeszli? Widzicie, tak właśnie dzisiaj Bóg próbuje nas. Jak przeszliśmy próbę wczorajszego zgromadzenia? Przechodziliście próbę? Jestem pewny, że przychodziliście. Ja ją przychodziłem. I jak? Niektórzy może nawet nie zauważyli, że to była próba. Może w Chrystusie właśnie w tej płynności przeszli Chrystusowej społeczności, przeszli przez to i idą dalej z Chrystusem. Chwała Bogu. Niektórzy na próbę machnęli ręką może i pomyśleli sobie, u mnie bez zmian. Inni znowu wołali do Pana i mówili, daj mi wytrwać w tej próbie, żebym nie upadł i żebym się nie poddał. Bóg słyszał to wołanie. Bóg słyszał to wołanie, lecz jeszcze jest jeden rodzaj ludzi. Zachowaj nas, Boże, żeby ktokolwiek tutaj był w tym rodzaju. Zachowaj, Boże, mnie i każdego z was, kto miałby być w tym rodzaju, którzy nie za bardzo przyjęli się tym chodzeniem w miłości, w bojaźni przed Bogiem i pomyśleli sobie, że ten temat nie jest wyjątkowym tematem. Tyle razy już my o tym wiedzieli. Widzicie, oby Bóg nas zachował od tego. Bo jeśli tak jest nasze serce, zbadajmy nasze serca i sprawdzajmy nasze serca, bo gdy w takim miejscu jest serce, to potrzebujemy natychmiast ożywienia. Wołajmy wtedy o Ducha Świętego. Wołajmy, padajmy na kolana, leżmy przed Bogiem i prośmy, Boże, ożyw ducha mego. Ożyw ducha mego. Ożyw mnie. Bo widzisz, w jakim miejscu jestem. Ożyw mnie. Bo nie chcę. Nie chcę Cię lekceważyć. Nie chcę pójść dalej. Wiem, że może mógłbym pójść dalej. Mógłbym pójść w następną naukę, pójść dalej i płynnie przejść do następnego tematu, do następnej klasy, do następnego materiału. I niewiele by się może zmieniło. Widzicie? I później następny materiał. I w pewnym momencie patrzysz, a nie ma człowieka wśród wierzących. Co się stało? Mała rzecz. Wkradło się lekceważenie, malutkie, niewielkie. Lekceważenie, mówię obrazowo teraz, jednego zdania, dwóch zdań, pochodzących z Bożego Słowa. Wkradło się do serca człowieka. Gdzieś sobie usiadło z brzegu. I sobie tam siedziało. Później człowiek mógł mówić, po co będę robił to, jak inni wierzący? Podaję znowu przykład. Po co będę pisał prośby na modlitewnym? Niech oni piszą. A ja będę modlił się o to, co uważam. Następna rzecz. Do Słowa Bożego widać, że jeszcze dochodzi samostanowienie. Do tego, że człowiek sobie gdzieś pewne rzeczy pomija, dochodzi samostanowienie. Idzie człowiek dalej. Rozwija się to w człowieku. Tak jest, kochani, naprawdę. Rozwija się to w człowieku i po jakimś czasie ten człowiek po prostu już decyduje o swoim życiu i mówi, ja nie muszę tego robić. Słyszy o krzyżu. Ja nie muszę tego robić. Ja ten krzyż widzę inaczej. Widzicie, to nie jest tak, że mówimy o jakichś ludziach zza światów. Nie. Mówimy o każdym człowieku, który będzie zważał na Boże Słowo i wołał do Boga, aby to Słowo zawsze było wyryte na tablicy serca
i żeby go nigdy nie lekceważyć. Kiedy prorok pisze o te rzeczy, proszę Pana, to ja bym tam dołożył przede wszystkim, Boże, żeby nigdy nie zlekceważyć Twojego słowa. Nigdy nie potraktować sobie nawet jednego z Twoich słów, chociażby wydawało się ono jedno z najmniejszych Twoich zaleceń. Nie potraktować sobie tego lekceważąco. Nasze ciała ciągnie do tego. Wielkimi linami diabeł próbuje nas ściągnąć. Ściągnąć nas do tego, żebyśmy w takim miejscu byli. A dzięki Bogu za to, że Bóg stoi nam z pomocą. Stoi nam z pomocą. I mówi, cenę poniesiesz, moje dziecko. Bo widzicie, jeszcze jedna rzecz jest. Kiedy idziesz za Bożym Słowem, nie lekceważysz Go, ponosisz wielką cenę. Cenę odłączenia od tych, którzy na to Słowo mogą nieraz machnąć ręką. Ale i kiedy idziesz za tym Bożym Słowem, ponosisz tą cenę i rośniesz. Słowo Boże jest dla ciebie radością. Jest pięknym, jest twoim ozdobieniem. Zdobisz się tym Słowem. Ale ludzie, którzy się nie zdobią tym Słowem, oni mają inne tematy. Mówię o wierzących. Cały czas mówię o wierzących. Mają inne tematy. Oni nawet mogą trochę o Jezusie porozmawiać, ale później przechodzą do innych tematów. Widzicie, zagrożenie jest potężne. Jest tak blisko. Tak blisko. Nawet myślę, że wielu z nas, powtarzam, nie ma świadomości tego. W ilu rzeczach uchronił nas Jezus. Dziękujemy za bezpieczeństwo na drodze. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Chroni nas na drodze. Ale przemyślmy też i dziękujmy naszemu Panu kochanemu za niebezpieczeństwo duchowe. Od ilu rzeczy duchowo od nas chroni. Od ilu rzeczy napaści wroga Pan nas chroni. Ale mówi, kiedy trwacie we mnie, ja was zachowam. Gdy nie będziecie trwali we mnie, zginiecie. Zginiecie to nie jest złamanie paznokcia. Zginięcie to nie jest drobny poślizg. Zginięcie to jest wieczne zatracenie. Dlatego Pan nasz mówi wyraźnie, trwajcie we mnie. I dlatego mówi, żebyśmy byli tymi, którzy miłują, bo wtedy wytrwają. Wtedy wytrwają w tym Słowie i wtedy będą zamieszkali przez Jezusa Chrystusa i Ojca. I przejdą przez wszystko. Jeszcze otwórzmy Izajasza, 8 rozdział. Mówię jeszcze, bo nie będziemy dużo czytać. Widzicie, 8 rozdział Izajasza, 19 werset. A gdy wam będą mówić, radźcie się wywoływacze duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie, czy lud nie ma się radzić, radzić swojego Boga? Czy, nie, czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? I widzicie, Bóg wyraźnie mówi, przychodźcie do mnie. Ja jestem waszym doradcą. Ja jestem waszym doradcą. Kto z nas był wieczorem na naradzie u Boga? Widzicie, naprawdę nie mówię o rzeczach nam obcych. Nie mówię o rzeczach obcych. Kto z nas był na naradzie u Boga? Kto był i wołał do Boga, Boże, jak mam to zrobić, żeby naprawdę miłować? Jak mam to zrobić w sytuacji, kiedy jest takie napięcie, kiedy ktoś już tak mi tak naciska i działa na mnie? Jak mam to zrobić? Bądź mi doradcą. Bądź mi wykonawcą, Boże. Jak mam to zrobić? Jak mam chodzić w tej miłości? Czym jest ta miłość na co dzień? Pokaż mi to, Boże.
bo słowo Twoje jest piękne, wspaniałe, ale ja nie chcę go traktować jak coś nieosiągalnego. Pokaż mi, Boże, chcę zasiąść na tej naradzie i słuchać dalej, Boże. My tu mówimy o pewnych rzeczach i nie jesteś w stanie człowiek, kiedy nam nawet wykłada Boże Słowo, powiedzieć całości, gdyż czasu na to nawet brakuje. Dlatego Pan nas odwołuje też do siebie, do tego, żebyśmy na osobności podeszli, jak Jezus Chrystus brał na osobności apostołów, jak sam na osobność szedł, co słyszeliśmy, tak Bóg nas przyciąga na osobności i mówi, chodźcie, ja będę waszym doradcą. Widzicie, kiedy jest Boże Słowo głoszone i widzimy wyraźny nacisk na jeden punkt. I widzimy to, bo to słychać. To zbliżmy się do Boga jeszcze bardziej. Żeby pytać Boga i mówić, Boże, pomóż mi w tym temacie. Znasz moją słabość, wiesz doskonale, że nie potrafię nawet wyrazić tak tej miłości jak Twój Syn. Nie potrafię tak w pobożności trwać jak Twój Syn. Nie potrafię tego, nie potrafię tego. Boże, znasz mnie. Mój brat może być inny. Może on sobie potrafić z tym dużo łatwiej. On staje przed Tobą indywidualnie. Ja teraz staję indywidualnie przed Tobą, Boże. Widzicie, dlatego, że człowiek nie walczy o pewne sprawy. Później niech się nie dziwi, że ich nie ma. Znowu przytoczę tutaj Bożego sługę Pawła. Paweł wyraźnie kierował, miał wyraźny cel. Zwyciężyć. Zwyciężyć samemu. Zwyciężyć w pomocy Koryntianom, Efezjanom, Galacjanom, Filipianom. I dalej moglibyśmy jeszcze mówić wielu, wielu. Zwyciężyć, pokazać im Jezusa Chrystusa. Modlił się nocą i dniem. Napominał ich we łzach. On miał jasno określony cel. Jaki my mamy cel? Ja nie mówię tutaj o tym, żeby stosować ludzkie metody. Jeszcze raz o tym mówię. Wczoraj mówiłem, jeszcze raz o tym mówię. Nie, ja mówię o gorliwości, żarliwości. Kiedy Jezus przychodzi na tą ziemię, chodzi i w rezultacie patrzysz na Jezusa Chrystusa i myślisz sobie, no coś mówi, coś przekazuje. Znaliśmy takich nauczycieli na tej ziemi, którzy przekazywali nam wiedzę, bo musieli. Bo się musiało pierwszego zgadzać na koncie. Ale mieliśmy też takich nauczycieli, którzy przykładali do tego, to była dla nich pasja. I choć dla tamtych to była ludzka sprawa, to Jezus Chrystus, kiedy chodził po tej ziemi, żarliwość o dom Boży przenikała Jego całe wnętrze. Żarliwość o dom Boży, o nas. Jak nas przenika żarliwość o Bożą sprawę? Mamy przykładów jeszcze więcej. Jak nas przenika ta żarliwość? Jak my prosimy Boga o to, żeby ten Duch Święty nas napełnił tą żarliwością? Jak my tego pragniemy? Życie jest bardzo krótkie. Jak ono szybko mija, my już wiemy. Jak ważne, żebyśmy w tym życiu byli naprawdę żarliwcami. Nie żarliwcami o to, żeby na tej ziemi coś jeszcze osiągnąć. Nie żarliwcami o to, żeby dobrze oddzielać dobre pokarmy od złych pokarmów. Jak dzisiaj wielu się już to zanurzyło i od najważniejszego odpadło. Mamy być żarliwymi w dobrej sprawie, w Chrystusie Jezusie. Żarliwcami o prawdę. Kochać prawdę ponad własne życie. Czy to nie jest żarliwość? Czy to nie wykonuje się w żarliwości? Jeremiasza 32 rozdział. Widzicie, to jest właśnie, jak nam potrzeba tego radzenia się Boga, jak Bóg chce radzić, jak On jest gotowy. Byłeś kiedyś u radcy prawnego? Byliście, podejrzewam, wszyscy pewnie, albo większość. Ja byłem. Trafiłem źle, bo nie w czas. Zapukałem, nikogo w środku nie było. Odeszłem, ktoś powiedział z kwitkiem. Nie byłem umówiony na godzinę. Otóż tu dzięki Bogu za to, że możemy zawsze przyśradzić się do Boga dniem i nocą, tylko chodzi o nasze serce. Chodzi o nasze serce, żeby przyjść do Boga. Bóg czeka na tych, którzy Go szukają.
Bóg przepatruje i nie odprawi nikogo bez szczerego, oczywiście pokornego, uniżonego, nie odprawi bez odpowiedzi, co dalej. Jeremiasza i tego 32 rozdział 19 werset. Wielki w radzie i możny w wykonaniu, którego oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie, aby oddać każdemu według jego dróg i według owoców jego uczynków. Widzicie, taki jest Bóg, taki jest wszechmogący Pan, jak czytam wyżej. Taki On jest. On taki jest potężny. Dlaczego nie, tak nieraz stronimy? Dlaczego tak mało ludzi korzysta z tej mocy doradztwa Bożego? Wiem, powtarzam się. Ale zobaczcie, jak to jest, jak to ma dzisiaj wielki oddźwięk. Dlatego ludzie słabną, dlatego już wielu zasnęło. Bo nie są, nie przychodzą na radę do Boga. Nie przychodzą, bo tam trzeba się uniżyć, bo tam trzeba spokornieć, tam trzeba być cicho. Nie starać się przekrzyczeć Boga, ale być w cichości i uniżeniu. Bo tak się jest przed Bogiem. I wtedy rzeczywiście, taki będąc przed Bogiem, on zawsze będzie wiedział, co zrobić. Dzisiaj coraz więcej ludzi jest zakłopotanych. Drapią się po głowach, mówię o wierzących znowu. Drapią się po głowach, zastanawiają się, co wybrać, jaką drogą pójść, co zrobić teraz, jak z tego wyjść. Ci, którzy są na naradzie u Boga, nie muszą drapać się po głowie. Nie muszą zastanawiać się, jak z tego teraz wybrnąć. Oni słuchają się swojego Boga, oni wiedzą, jak iść. Oni w społeczności z Bogiem, w Słowie Bożym widzą, jaką mają drogą podążać. Mają zastanowienia, mają wiele pytań, ale oni wiedzą już, gdzie te pytania kierują, w jakim miejscu je składają. I na koniec otwórzmy tylko jeszcze Objawienia, trzeci rozdział. Jest to Boże Słowo. Nie będę teraz tego używał jako słowa, którym będę chciał uderzyć nikogo. To jest w moim sercu, ale to Słowo Boże czytam i tak jak za chwilę wy będziecie mogli przeczytać, usłyszeć, tak musi każdy z nas się do niego odnieść i wiedzieć, jak do niego podchodzimy. Trzeci rozdział, 16 werset. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem, i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, aby nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bóg wyraźnie pokazuje, nie chodzi Bogu o wychłostanie nas słowami. Bogu nie chodzi o potępienie nas. Bogu chodzi o rzeczywisty nasz obraz przed Jego obliczem, żeby ten obraz przez nas też mógł być widoczny, widzialny i żebyśmy wiedzieli, jak mamy stać przed obliczem Najwyższego. Przed obliczem Boga Wszechwiedzącego, abyśmy mogli stać w czystości, w jawności. W tym, kiedy rzeczywiście możemy powiedzieć, Boże, znasz mnie na wskroś i wiesz o mnie wszystko. Wołam do Ciebie o czystość, wołam do Ciebie o zmianę serca, o zmiękczenie. Wołam do Ciebie o to, wołam do Ciebie o to. Nie lekceważę tego. Wiesz, że mi na tych rzeczach, Boże, zależy. Nie lekceważę tego, co mówisz do mnie. Wiesz, Boże, jak potrzebuję tych szat, jak potrzebuję tych maści.
Wierz, Boże kochany, dlatego staję przed Tobą. I Bóg, który zna serce człowieka, doskonale wie, co jest w jego wnętrzu i wie, jak ten człowiek podchodzi do tego i czy ominie człowieka, który do niego przychodzi i pragnie być jak Chrystus, czy ominie go, czy nie wejrzy na niego, czy nie wysłucha jego wołania. Taki jest diabeł, który się znęca nad człowiekiem. I gdy człowiek krzyczy litość, to diabeł w ogóle na tym nawet nie zważa na to. Tak bije, żeby zabić. Ale Bóg, Bóg miłosierdzia, wielkiej pociechy, Bóg łaski i dobroci, kiedy widzi wołające, pokorne serce, uniżone serce, otwiera swoje ramiona i mówi: chodź, chodź prędko i korzystaj z łaski, korzystaj z przebaczenia, korzystaj z jego całego. Nie robi Bóg czegoś takiego, że otwiera ci na chwilkę, uchyla ci, żeby światło przebaczenia tylko cię oślepiło i za chwilę z powrotem zamyka drzwi. Nie. Bóg otwiera je na oścież i mówi całkowicie, otwiera i mówi: korzystaj. Widzę twoje serce. Widzę twoje pragnienie, widzę twoje dążenie. Korzystaj z przebaczenia. Korzystaj z łaski. Ale wiedz jedno, nie wracaj z powrotem. Nie wracaj tam z powrotem do tego grzechu. Nie wracaj tam z powrotem. Nie zwracaj z powrotem do zlekceważenia mnie. Nie wracaj do tego już nigdy. Bo to cię będzie odciągało. Widzicie, kiedy Jezus Chrystus mówi do swoich uczniów, to mówi takie słowa, poczekajcie chwilkę. Miałem przeczytać jak ostatnie to, co mówiłem wcześniej, ale chciałbym jeszcze to, bo to bardzo tak mi teraz na sercu. To jest zapisane w 31 wersecie 6 rozdziału Ewangelii Marka. Ewangelia Marka, 6 rozdział, 31 werset. Widzicie, to jest właśnie: wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Taki jest Jezus, kochani. Taki dzisiaj jest, wczoraj i dziś ten sam i na wieki Jezus Chrystus. 6 rozdział, 31 werset Marka. Taki jest właśnie, żeby się posilić, bo odchodziło, przychodziło, odchodziło, było wielu. My w naszym krótkim życiu też już widzieliśmy takich, którzy przychodzili i odchodzili. I myślę, że też możemy powiedzieć, że już było ich sporo. Ale Jezus tego nie chce. Jezus nie chce dokładać następnych do tych wielu. On w żadnym wypadku do tego palca nie przykłada. On w żadnym wypadku do tego ręki nie przyłoży. On chce, żeby lud przybliżył się do Boga. Żeby uczniowie przybliżyli się do swojego Boga. Jest nauczycielem, który chce, żebyśmy przybliżyli się do Boga. Uczy nas tego. Napomina, karci, bo kocha. Smaga, kiedy mówi nawet bardzo mocne słowa, mówi je w miłości. Bo ma upodobanie w tym, żebyśmy się zbliżyli do Boga. Dlatego zbliżmy się do Boga. Niech nam przebaczy. On przebaczy. Odpuści. On naprawdę odpuści. Tylko zbliżmy się do Niego. A tam, gdzie Chrystus może powiedzieć, że nie ma nic, co bym miał przebaczyć, to niech ten szczęśliwy człowiek jeszcze więcej korzysta z tej radości i bliskości Jezusa Chrystusa. A ci, którzy mają doświadczenie z tymi rzeczami, naprawdę zbliżmy się do źródła. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Wiedział o tym ojciec wiary naszej. Wiedział, Bóg zaopatruje. I to w sytuacji, kiedy już miał złożyć swojego syna. Bóg zaopatruje. Szedł
i nie wiedział jeszcze, jak to się zakończy. Ale wiedział, że Bóg zaopatruje. Zeszli razem z synem, a ofiara została złożona, bo Bóg zaopatruje. Chwała Bogu za to, że takim jest Bogiem. Amen. Amen.